Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek. Witam was w kolejnym odcinku z DJ Czwórki, Puchar Widzów oczywiście. No i dzisiaj zapraszam was na przedostatnią odsłonę tej edycji. Więc zostały nam dwa tylko konkursy. Jak to zleciało? Jak to się, można powiedzieć, też wlekło długo, ale ostatecznie zbliżamy się do końca. I na ten konkurs was bardzo serdecznie zapraszam. A i nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górze, o komentarzu na dole i oczywiście o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. A ja za was zapraszam bardzo serdecznie na ten właśnie oto odcinek. No i rozpocznie już go tradycyjnie Lampek, więc tutaj nic nowego nie będzie. Badminton Tour, więc to wszystko zakończy się właśnie w Austrii. No ale dzisiaj oczywiście z pokładu tej kamery skaczemy, więc tutaj może być bardzo ciekawie. Tu można tak naprawdę przegrać dzisiaj wszystko, więc o tym mówię. Lampek 201 metrów z upadkiem. No i drugi numer to jest Victo. Bardzo powiem wam, że... No Victo tutaj niestety nawet lampka nie przeskoczy, więc tutaj... Victo nie pisze się na loty zdecydowanie. Maciek z numerem trzecim oczywiście. No dzisiaj będziemy oglądać właśnie wszystkich skoczków w akcji, ale nasza uwaga będzie przykuta do czwórki, do pierwszej dziesiątki powiedzmy najbardziej. Maciek trzecie miejsce niestety dopiero i na razie te skoki nie wyglądają obiecująco. Filip Kasprzyk. No czy dzisiaj któryś z wymienionej czwórki, czyli Maurycy, Fafi, Bajasz albo właśnie Daniel Groński sięgnie i zapewni sobie już, no, tak naprawdę zwycięstwo w tym pucharze widzów. Zobaczymy. Kari 44. Już leci Kari. Oj, to będzie dobry skok, bardzo dobry skok. I to był nieźle skok. 198 i na drugie miejsce wskakuje Kari. Zdzichu Wiadro. On powinien bić się o najwyższe cele, a w tym sezonie, no, słabiutko. No teraz bardzo dobry skok za to, 204,5 metra. Pierwsza nota poniżej 200 punktów i Mario Ninja 335. Mario Ninja, oj, też bardzo ładnie leci i to był dobry skok. Trzecie miejsce. Następny jest Kiwi. No mamy ich tu trochę, ale no... Ja już nie mogę się doczekać ostatniej dziesiątki, naprawdę. Kiwi za to słabiej. No miał to ostatnio dobre konkursy, ale widać, że... No tutaj nie udało się. Real Tobi. Upadek Real Tobi, nie wierzę. No jeszcze jest taka opcja, że jak ktoś z nich upadnie i się nie dostanie do drugiej serii, no to stracił ogromną ilość punktów, no. Karolina Białek. Zobaczmy ile Karolina skoczy, i to będzie daleki lot. Zdecydowanie. No myślę, że troszkę dalej. Piąte miejsce Karoliny. No to Mystic. Mystic, nie. Nie mógł być to dobry skok. Szóste miejsce. Czas na Kliksa. Trzecie miejsce Kliksa. 200,5 metra. No, tak sobie powiedziałbym. Filip Kosipięta. Nawet nie mam dzisiaj zbytnio siły do komentowania, ale obiecałem, że to zrobię. No, ale te skoki na razie mi nie wychodzą tak, jakbym chciał. Siódme miejsce dopiero. Janusz Mistrz. Już sunie na pana na jeździe. No i teraz pytanie, ile jest w stanie tutaj skoczyć rzeczywiście Janusz Mistrz. Dosyć daleko.
Ale upadek, nie? Dzisiaj będziemy oglądać bardzo dużo skoczków drugiej serii. Zdecydowanie. Dziewiąte miejsce, Janusz Mistrz. No i teraz Sesert. No, Sesert, uwaga. Sesert leci ładnie, wysoko, pięknie. I wylądował chociaż. To już jest coś. Piąte miejsce. No to Miraz. No w ogóle do dziesiątki ostatnio wleciał skoczek o najlepszym niku. No, Miraz upada. 12 miejsce w tej chwili Mirasa. No i Alan. Na pewno domyślacie się kto. No ale tak jak mówię, tam się wszystko może w tej dziesiątce jeszcze odwrócić. Alan no wylądował, to już jest dobrze, drugie miejsce. Dawson. Wiemy, że potrafi wiele. Dawson potrafi wiele, Dawson, ale ile dzisiaj? No, powiedziałbym, że na piąte miejsce to jest niezłe miejsce Dawsona. No, ale teraz Limonka. On o tym sezonie chce chyba jak najszybciej zapomnieć. To jest blamar w jego wykonaniu. O! Matko jedyna, jeszcze prawie by nie wylądował. Dziesiąte miejsce Limonki. No to Nick. Reprezentant Francji. I teraz wysoka, wysoka parabola. Próbuję nakryć ten skok jeszcze. No, udało mu się w miarę to zrobić. Na piąte miejsce razem z Dawsonem. Jest nieźle. Polski ziom, Jezu, ale mi się dzisiaj ziewa. To jest aż niemożliwe. Za wcześnie nagrywam, zdecydowanie. Polski ziom daleko. Drugie miejsce razem z Alanem. Krzysztof Białek. Powoli zbliżamy się do już coraz lepszych skoczków tego sezonu. A Krzysztof Białek skacze jak skacze. 12 miejsce w tej chwili. Jest tuż za Karoliną, więc na pół punkta ich rozdzieliło, tak? Czy więcej? 40 nawet. Adaś. No, Adaś. 14. No nie był to szczyt tego, co potrafisz, no ale niech ci będzie. Artur Sokołowski. Artur Sokołowski. Artur Sokołowski upadł. No. Czy czwarte tej skoczku widzę, będzie dzisiaj upadać. Xaver. O, Xaver, który zaczął na jakiś poziom, w końcu wszedł konkretny. No ale zobaczymy na jak długo, czy to jest końcówka sezonu i dlatego tak dobrze skacze. O, panie, upadł. Nie wierzę, 209 metrów. Już to był świetny skok. No w drugiej serii raczej go zobaczymy, ale no. Sam fakt, no. Łukasz. No, Łukasz też nie zaszalał, tu widzę 8 miejsce. Bledrow. No, ile może decydować jeden skok, który się upadnie, no? Naprawdę ładnie wysoko leciał, więc no, tym bardziej. No, Bledrow, ty to już w ogóle poleciałeś sobie w kulki, 24 miejsce. Cydziu. Oj, Cydziu, coś te loty ci też chyba nie pasują, choć ten skok lepszy już, no. Wydawało się po wyjściu z rogu, bo kiepsko, no noty kiepskie masz, Cydziu, ale piąte miejsce jest, razem z Kliksem jest. Czyli awans jest dobrze. No to Peca.
nie? Skończyła mi się podkładka na myszce. Pod myszką moje, nie na myszce. Mateusz Sport. Czekamy na dalekie loty. Może on nam to umożliwi. Mateusz Sport nieraz potrafi udowadniać, że tu na takich skoczniach potrafi skakać. I to jest świetny skok. I nawet na prowadzenie, proszę bardzo. 202,2 przed cichu wiadro. I widać jak się da. Da się. Ludgamer. Ludgamer. Dobry skok. Miejsce 10. Bloda. No, myślałem, że troszkę wyżej będzie, ale mniejsza o to. Krzychu. Aj, brakło mi znowu podkładki. Szóste miejsce Krzycha. Konrad. No, powoli się zbliżamy, moi drodzy. Przedostatni konkurs, ja sobie nie mogę w to nawet uwierzyć, że za chwilę będzie koniec. No, Konrad 24 dopiero miejsce, ajajaj. Pawcio. Ohohoho. Pawcio, jak nam się posypał w połowie sezonu, tak się dalej nie może zebrać. 33 miejsce. No i czas na Kimbim. I wylądowała. Będzie prowadzenie raczej 206,5. 202,3. 1/10 przed Mateuszem Sportem. No i teraz Diablo 235. Oj, 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 tutaj też złe wyjście z progu. No i raczej nie zobaczymy tego pana w drugiej serii. 27 na chwilę obecną. Stel 11. Stel 11, no. Miejsce 19, też szału tu nie zrobił. No i teraz ten, którego można się bać. Ella Turbo na zakręcie. Oj, no ale już się skończyła tamta skocznia i już nie ma tej dobrej dyspozycji. 21 razem z Limocym. Andrzej YouTube'a. No coraz bliżej jesteśmy tych najlepszych. To oznacza, za chwilę zacznie się batalia. Andrzej YouTube'a ją rozpoczyna już. O panie. Prowadzenie. 203,4. 1/10 przed Kimi. No i Janko, mistrz. No bardzo mi się to podoba, że oni tak ładnie skaczą nadal. Ta czołówka bynajmniej. Janko, mistrz ile? No Janko, mistrz raczej do drugiej serii awansuje z tym skokiem. 24 będzie jednak. No i fanbarcy. No teraz albo nigdy fanbarcy. Dzisiaj musisz się odpalić. Bo inaczej będzie po ptokach. No i chyba będzie po ptokach jednak. W jego wykonaniu. Fanbarcy. Dzisiaj raczej się nie dostanie do drugiej serii. A jednak będzie. 26 jest, proszę bardzo. A wszystko się da. Daniel Groński. Zostało czwórka ich jeszcze. Ale Daniel Groński popełnia błąd i to bardzo duży, który go eliminuje dzisiaj z rywalizacji. 33 miejsce Daniela, o Boże. No wydawało się, że on to jest taki główny kandydat na to zwycięstwo tutaj, ale... Teraz Bajasz, też spóźnione wyjście z progu. Czyżby nam się posypali skoczkowie? No, ciągnął Bajasz do końca. Miejsce 25, jest w drugiej serii. Ale daleko, daleko. No i został Fafi i Maurycy. Teraz dopiero wojna się zaczyna. Fafi, dobre wyjście z progu. Bardzo dobrze ułożony w locie.
I wylądowany skok, miejsce w pierwszej dziesiątce jest ósmy w tej chwili i dzieli 3 punkty, więc Maurycy teraz musi być przed Fafim, jeżeli chce mieć jakiś zapas nad nim. O, Maurycy widać, że poważnie wziął sobie słowa nasze do głowy, proszę zobaczyć. Prowadzenie po pierwszej serii 207 metrów, ta sama nota co Andrzeja YouTube'a. I prowadzą i Andrzej YouTube'a i Maurycy. Na trzecim miejscu jest Kini, czwarty Mateusz Sport, piąty Zdzichu Wiadro, szósty Alan Polski Ziom, ósmy Filip Kasprzyk, dziewiąty Fafi, dziewiąty Krzychu. Fafi traci do prowadzącego ile? Tutaj odliczamy 1 i 1. No i 3 i 4, to masz 4,5 punkta? Jakoś tak wychodzi, więc to jest mało. No a na trzech ostatnich miejscach, które dały awans, Xaver, Fan Barcy, Adasi Bajerz na 27. Czekamy na drugą serię. Mamy 36 skoczków drugiej serii konkursowej. Bledrow jako pierwszy. No tutaj jest szansa dla takich niektórych skoczków, żeby zdobyć punkty, więc Maurycy jeszcze i Fafi nie mogą się cieszyć, bo oni jeszcze punktów nie zdobyli. Teraz wszystko zależy właśnie od tego, jak będą skakać. Bledrow daleko, 203 metry i wylądował w końcu. Więc dobrze, Artur Sokołowski. Za dużo tych wypadków dzisiaj zdecydowanie. No, Artur Sokołowski raczej chyba nie wygra tej rywalizacji z Bledrowem. Nie. Nie mógł wygrać. Drugie miejsce. Lampek. No Lampek, ty masz też szansę tutaj na punkty. Więc próbuj. Próbuj. Bardzo ładnie. Chciałem powiedzieć i znowu upadł. Trzecie miejsce, nie wierzę w to co widzę. Miraz. Miraz, nie. Myślałem, że ktoś mi wchodzi do pokoju, a jednak nie. Real Tobi. Real Tobi, daleko, daleko i będzie na razie literem i zobaczymy jak długo. 201 metrów noty w miarę. No i Janusz Mistrz. Ale Maurycy ty ustawił po pierwszej serii już. Postawił po prostu do pionu. No i Janusz Mistrz, prowadzenie. 203 metry. No i jak odpowie Xaver teraz na to wszystko? Jeżeli chce punkty, trzeba daleko skoczyć. No, a ten skok drugi jest słaby. Na razie na trzecie miejsce skakuje Xaver. Z nadzieją jeszcze, że może coś uda się tu utknąć. Fan Barcy, no pierwszy pretendent też, który... Ale Maurycy zrobił swoje po prostu, tak mi się wydaje. No przez większą część sezonu on był liderem. No Fan Barcy, dobry skok teraz, 201 metrów, ale no to jest za krótko, żeby tu się móc liczyć. Adaś. No zobaczymy, może Fafi jeszcze będzie próbował z nim nawiązać walkę, no ale też musi skakać daleko, a na razie po pierwszej serii widzieliśmy, trochę odstawał od niego. No Adaś, o teraz Adaś się tu wtrąci jeszcze, 205,5 metra. No i Bajasz, no on też jest trochę przegranym. Parę konkursów naprawdę zepsuł, których powinien punktować, albo no nawet stawać na podium, no ale tego nie zrobił, no i teraz to wszystko wychodzi. Ustał ten skok, 204 metry, niskie noty oczywiście, drugie miejsce za Adasiem, ale to nie był zły skok. Janko Mistrz, 26. No. Musi uważać, bo po tym konkursie Andrzej YouTube'a może go wyprzedzić i raczej wyprzedzi. Chyba. Na razie czwarte miejsce Janku Mistrza. Tuż przed Januszem. No i dalej mamy, proszę Państwa, Limocego. Limonka, Limonka, połóż się na te narty troszkę jeszcze. No niestety nie położył się tak jak powinien. Trzecie miejsce efekt.
pół punktu za bajarzem. No i ten, który wygrywał dwa ostatnie konkursy, chyba, jak się nie mylę, albo się mylę. No, czy będzie próbował znowu atakować? No nie wiem, czy uda mu się drugie miejsce, 0,2 za Dasiem. No może parę miejsc uda mu się chłonąć. Zobaczymy, peca. No i peca, peca. Nie. On się tu nie liczy. Piąte miejsce za Limonką jeszcze. Stel 11. No dosyć odległa pozycja Stella. No ale nie spisał się w pierwszej serii rewelacyjnie, więc teraz musi spróbować coś tutaj uzyskać. Zobaczymy. Stel daleko. Brawo. No taki skok w pierwszej serii powinien być. 203,5 przy dobrych, bardzo dobrych ocenach za styl. Czekamy na Krzysztofa Białka. Krzysztof Białek, uwaga, Krzysztof Białek, Krzysztof Białek. Drugie miejsce, nie ma tragedii. Karolina Białek. Karolina Białek. Nie. No i nie wiem, czy punkty nawet będą. 11 miejsce. Chyba ma te punkty jednak. No i Kari 44. No, w pierwszej serii ładnie skoczył, w drugiej też wcale nie najgorzej. No i dostał wysokie noty za naprawdę postawę w locie świetną. No, wyprzedził 30 Krzysztofa Białka. Sefer 22. No, jeszcze trochę do dziesiątki nam zostało, ale już trzeba się powoli szykować na tą batalię. Fafi jest w pierwszej dziesiątce i właśnie Maurycy, więc tutaj zobaczymy drugie miejsce Seserta za Sztylem dalej. No, Sztyl się przesuwa. Mario Ninja 335. Co on teraz zrobi? Czy przeskoczy? No raczej nie. Zgięło go w drugiej fazie już 10 miejsce razem z panem Barcy. Łukasz. No niestety nie powtórzy wiktorii zwycięstw z 2 lata temu co było, no ale może spróbować jeszcze powalczyć o jakiś podium, może drugie miejsce za Stelem. Lodgamer. To nie był dobry skok Pawełka. 11 miejsce, dobra, ajajaj. Dawson. O, lider chyba, nowy lider. 202,5, no nie skoczył wcale tak daleko, no ale przewaga z pierwszej serii też robi, no i efekt, prowadzenie. Nick. No i Nick. Nie, nie może być liderem. 9 miejsce dopiero, No to Kliks. 11 pozycja po pierwszej serii i teraz pytanie, jak daleko jest w stanie skoczyć drugiej Kliks? Czy jest w stanie tutaj zagrozić tym, którzy będą tu za chwilę walczyć? Raczej nie. 9 miejsce razem z Nikiem. No i jeszcze 11 był Cydziu. Oj, 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 Cydziu też zepsuł. O matko. 15 Cydziu dopiero. Szkoda. Krzychu. No Krzychu, a potem chyba Fafi. Więc szykujmy się za chwilę na Fafiego, jak, z jakiej strony się pokaże, no bo to jest teraz zagadka największa. I chyba najbardziej interesuje Maurycego ten skok. Bo to zależy, ile on będzie musiał skoczyć. Fafi.
No, prowadzenie raczej będzie, jest, ale to nie był wcale taki daleki skok. 203 metry. No nie wiem, na ile tutaj to wystarczy. Filip Kasprzyk, ósmy po pierwszej serii. No, ale druga seria to nie jest jego piękny skok. 15 dopiero miejsce. No niestety, Alan. Alan, no Fafi się przesuwa, Alan króciutko. No, Maurycy już tutaj drży, bo myślał, że dzisiaj już jest w stanie pozamiatać wszystko, a tu proszę, zaczynają się komplikacje. Polski ziom. Oj, polski ziom, coś ty zrobił z tym wyjściem z progu. No, nie wiem, czy z tego będą punkty w ogóle, 24 będą jednak. No i może cichu wiadro, premierowe zwycięstwo, no, na pewno by się w końcu ucieszył. Ale chyba nie dzisiaj. Chodź, to wyjście z progu. Nie. 15 miejsce. No, każdy w jedną dziurę ląduje, widzę. No to teraz Mateusz Sport jeszcze. A później Wielka Trójka. Oj, nie, Mateusz Sport to samo. No więc Fafi już na czwartym miejscu jest na pewno. No, ale zobaczymy, czy Kimi go przeskoczy, bo to jest pytanie za 100 punktów. No, powinna bynajmniej, tak mi się wydaje. I przeskoczyła Fafiego. 203,5, niezbyt piękne noty, ale pierwsza przekracza 400 punktów. No i został Andrzej YouTube'a i Maurycy. To jest bardzo ważny skok Andrzeja YouTube'a. No, ale psuje chyba go. To wyjście z progu wcale mu nie pomaga. No. Nie wiem, które to miejsce będzie. Czwarte miejsce, więc za Fafim jeszcze tutaj traci. No i Maurycy, pozostało mu tylko dopełnić tutaj formalności. No ale zobaczymy, czy ta formalność będzie taka łatwa. Oj, oj. No nie wiem, czy będzie przed Fafim. Czwarte miejsce Maurycego. Boże, co to oznacza? Przede wszystkim fakt, że Kimi wygrała konkurs. I to dosyć niespodziewanie, powiedziałbym. Fafi na drugim miejscu, trzeci kończy Dawson. Na czwartym miejscu Maurycy. No to zmiana koszulek. Ponownie Fafi dostaje koszulkę. Oj, matko, ale oni się tu zmieniają. No więc nie będziemy mieć emocji na ostatni konkurs. Dalej piąty Andrzej YouTube'a, szósty Stel11, siódmy Łukasz, ósmy Seser22, dziewiąty Kari44 i dziesiątkę zamyka Krzysztof Białek. Na dole bez punktów dzisiaj niestety Lampek, Miraz, Artur Sokołowski, Bledrow, Ksawer i Real Tobi. Karolina Białek 30, 29, Polski Ziom 28, Janusz Mistrz. No i ja jestem ciekaw tej klasyfikacji generalnej teraz, jak ona się powywracała nam tu. No, moi drodzy, Fafi jest liderem. Jego przewaga nad drugim Maurycem wynosi 23 punkty. Więc następny konkurs może być o tyle ciekawy, że jeśli, no, powiedzmy, Maurycy nie wygra konkursu, to tak naprawdę chyba, no, może się pożegnać z tym, że będzie zwycięzcą, tak naprawdę, tego. No, chyba, że Fafi nie awansuje do drugiej serii, no to. No, chyba nikt więcej tu nie ma szans już na nic. Bajasz traci ile? Powyżej stówki to już jest, nie? Tak, powyżej stówki już traci, więc tutaj. Bajasz odpada, Daniel Groński tak samo. No, o podium jeszcze mogą się jedynie tutaj bić. Piąty Fan Barcy, szósta Kimi tutaj podgoniła i oto podium ma realne jeszcze szanse walczyć. Dalej na siódmym miejscu Andrzej YouTube'a, ósmy Stel jest oczywiście, dziewiąty Ella Turba na zakręcie razem z Janką Mistrzem. Tak wygląda ta dziesiątka. No, Diablo trochę tutaj traci do tej dziesiątki już, ale. Tutaj dalej chyba się nic nie pozmieniało. Wszystko tu zostało na starym porządku, można powiedzieć. Więc cóż, no, ja dziękuję Wam za uwagę w tym momencie. Mam nadzieję, że dzień Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. A my się widzimy prawdopodobnie jutro w ostatnim konkursie tego sezonu. Trzymajcie się, na razie, papa, no i hej!